Technika rysowania w złości. Znajdź wygodną dla siebie pozycję. Może to być na krześle, na kanapie, w łóżku lub gdziekolwiek czujesz się dobrze. Weź papier, na którym możesz dwukrotnie narysować kształty ciała i kilka kolorów, aby je pomalować, co zrobisz, gdy ci powiem później. Teraz słuchaj muzyki i postępuj zgodnie z rytmem i instrukcjami. Dzisiaj będziemy pracować z naszym gniewem, abyśmy mogli go przekształcić. Przyjmij wygodną pozycję. Zatrzymajmy wszystko na kilka minut. Będziemy podróżować w głąb siebie, aby móc przyjąć nasze emocje i móc je uwolnić. Zaczniemy od rozluźnienia twarzy. Poczujemy, jak rozluźniają się nasze oczy, powieki, szczęka. W każdym oddechu jestem świadomy, że napełniam się powietrzem. Z każdym wydechem jestem świadomy, że rozluźniam twarz. Teraz czujemy naszą szyję i rozluźniamy ją. Każdy wdech powietrza daje nam dobre samopoczucie. Każdy wydech rozluźnia naszą szyję. Jeśli czujesz, że nadchodzi senność, możesz lekko otworzyć oczy. Czujemy nasze dłonie i całkowicie je rozluźniamy. Czujemy dotyk powietrza, które wchodzi przez nasz nos, jak jest cymniejsze. Gdy wsiodzi i syplejsze, gdy wysiodzi. Teraz, gdy jesteś mi obekny i teraz, przypomnij mi sobie coś, co zwykle wywołuje w nas złość. Proszę, nie wybieraj czegoś, co wywołuje w tobie dużo gniewu. Spróbuj wybrać średni poziom intensywności. Zwróć uwagę na muzykę, która zaraz się rozpocznie i pozwól swojemu ciału ją usłyszeć. Obserwuj, jakie doznania wywołuje i w jakich częściach ciała, nie oceniając tego, co czujesz, ani nie identyfikując się z tym. Chodzi raczej o obserwowanie tego z ciekawością, miłością, cierpliwością, bez pragnienia, aby rzeczy były inne niż są. Gniew jest naturalną emocją, która przypomina nam, że jakaś ważna dla nas granica została przekroczona. Jednak, gromadzenie go, lub nadmierne utożsamianie się z nim, generuje cierpienie dla nas i dla innych. Teraz otwórz oczy i weź jeden z dwóch kształtów ciała, które narysowałeś. To tutaj możesz gromadzić bolesne uczucia. Zacznij teraz malować swój gniew, wybierając część ciała, w której go odczuwasz, i kolor lub kolory, które lepiej go reprezentują. Nie próbuj być wewnątrz uczucia gniewu, ponieważ nie jesteś swoim gniewem. Zamiast tego, powitaj go tak, jak powitałbyś starego przyjaciela, który odwiedza Cię w domu na kilka dni, z życzliwością, uprzejmością i świadomością, że wkrótce odejdzie i nie może pozostać na zawsze. Teraz, gdy daliśmy naszemu gniewowi otwartą, zrównoważoną i tolerancyjną przestrzeń, nadszedł czas, aby pozwolić mu odejść, abyśmy mogli zasiać w sobie nasiona spokoju. I wewnętrznego pokoju. Wprowadź oddech do części ciała, w których czułeś złość. Możesz sobie wyobrazić, że powietrze, które przechodzi przez Twój nos, kontynuuje swoją drogę, aż dotrze do tej części ciała, odświeżając ją, zmiękczając i generując strefę lepszego samopoczucia. Oddychaj dalej i wprowadzaj do swojego ciała powietrze, pełne dobrego samopoczucia. I spokoju. Zauważ, jak rozluźniają się Twoje mięśnie, narządy, skóra i jak stopniowo uspokaja się Twój świat emocjonalny. Zacznij teraz malować swój spokój, wybierając część ciała, w której go odczuwasz. Weź dwa kształty i obserwuj je. Porównaj. Zachowaj te kształty do następnego ćwiczenia z muzyką. Miło będzie zobaczyć mapę swoich uczuć wyrażoną za pomocą kolorów. Przed otwarciem oczu, możesz narysować uśmiech na ustach, jako sposób na podziękowanie życiu i sobie, lub sobie, za to, że byłeś w stanie wykonać tę praktykę. Pamiętaj, że możesz przenieść ten stan świadomości na resztę swojego życia i dnia. Możesz teraz otworzyć oczy i zacząć powoli poruszać ciałem. Niektóre przydatne pytania, które możesz zadać to jak się teraz czujesz? Co się stało, gdy zacząłeś malować swoje emocje? Gdzie poczułeś emocje w swoim ciele?